Jak na razie pogoda w te wakacje nas nie rozpieszcza, choć były upalne dni, to nie brakowało też takich, podczas których padał deszcz. W Ostródzie mamy dwa kąpieliska miejskie, które zarządzane są przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji radni miejscy mieli zastrzeżenia co do ich stanu. Jak zapewnia dyrektor od CIR-u Jacek Krzekotowski, dwa kąpieliska miejskie nadają się do pełnego użytkowania. Kąpieliska na dzień dzisiejszy normalnie działają, na bieżąco uzupełniano są ewentualne braki. Przede wszystkim chodzi to o kąpielisko dużo starsze na Kajkowie ze względu na pomoc. Wraz z początkiem sezonu letniego na plażach pojawili się ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, których zadaniem jest stałe obserwowanie obszaru kąpieliska, niezwłoczna reakcja na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej. W tym sezonie doszło do kilku interwencji. Interwencji było kilkanaście. Chociażby podejrzenie zerwania więzadeł, karetka przyjeżdżała, kilka interwencji Straży Miejskiej, często patroluje też plażę policja, także dzieje się tutaj na tej plaży, a my czuwamy nad tym bezpieczeństwem. Naszego bezpieczeństwa na ostródzkich plażach pilnuje kilku ratowników, którzy swoje dyżury pełnią od godziny 10 do 18. W sumie ratowników na plaży w Kajkowie na dzień dzisiejszy jest 5 zatrudnionych, na plaży na ulicy Turystycznej 3, ze względu na to, że jest to dużo mniejsza plaża, i 2 ratowników na wyciągu nart wodnych. 18 lipca na akwenie jeziora Sajmino WOPR przeprowadził kolejne ćwiczenia. Ratownicy wyznają starą zasadę: trening czyni mistrza. Dlatego też szkoleni różnego rodzaju sprawdzianów nigdy nie za dużo. Ćwiczenia mają na celu podniesienie sprawności i doskonalenie umiejętności już nabytych w czasie wcześniejszych szkoleń, które ratownicy uzyskali. Kto brał udział w tych ćwiczeniach tutaj dzisiaj? Dzisiaj w tych ćwiczeniach wzięła udział drużyna numer 1 WOPR z Ostródy, którą powołano w tym roku, jak również oddział PCK Ostródy. Podczas ćwiczeń wszystko poszło zgodnie z planem. Tonącego uratowano i sprawnie udzielono mu pierwszej pomocy. Oby tylko jak najmniej ratownicy musieli pokazywać, że potrafią sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach.